Dyrektor ZOZ-u jak katon z ręką w kieszeni pielęgniarkom tłumaczy, że zabiera im 5% pensji. Nie może być inaczej. Szpital po uszy zadłużony. Upadłość mu grozi w każdej chwili, więc te 5% to niewiele, a szpital byśmy oddłużyli. Czemu pan nie poprosi o pomoc lekarzy? Przecież to także ich miejsce pracy. Czy pani tego nie rozumie, że lekarz musi żyć na wyższym poziomie? Wam, które i tak mało zarabiacie, te 5% nie zrobi różnicy. Więc mi nie przeszkadzajcie i nie gadajcie po próżnicy, że słaba płaca, ciężka robota. A co wy byście chciały? Dostać worek złota? Pan dyrektor po ojcowsku tłumaczy, że to mus, że to dla dobra miasta, a może i kraju. Siostry, co dla chorych złote serca mają, nie tylko nie chcą oddać tych procentów, ale coś o podwyżkach i strajku wspominają. Ta metoda likwidowania zadłużenia jest zła. Niech pan takiej nie wybiera, bo może pan oprócz lekarza będzie musiał objąć funkcję pielęgniarza. Rozmawiając z kobietami, nie trzyma się ręki w kieszeni i nie stuka palcami po stole, myśląc: a ja was słucham uważnie, ale zrobię swoje. Czy uzdrowiciela wziął pan pod uwagę? Przecież to pan mu dał umowę zlecenie. Więc w dowód wdzięczności niech chociaż w połowie wypełni pańskie polecenie. Panie pośle W., skoro pan obiecał, że pomoże ten szpital oddłużyć, wierzę, że pan dotrzyma słowa. Pielęgniarki będą wiernie służyć i pracować z nami. Niech już ich nikt więcej nie straszy tymi procentami.